część zwaną, związaną bardzo właśnie ściśle z tytułem na plakatach, informacjach, które mówiły o tym, iż będzie miało miejsce tutaj spotkanie z uzdrowieniem. Właśnie w tym momencie chcemy je rozpocząć. Drodzy Państwo, dla nas jest to bardzo ekscytująca część, sesja, jakkolwiek by to nazwał, dlatego że możemy w niej widzieć to, co nas bardzo satysfakcjonuje. Ja myślę, że ludzie są tak naprawdę bardzo głodni cudów. Czy Państwo lubią cuda? Nie wiem, czy to jest dobre pytanie, bo cuda w ogóle, tak jak to się mówi, nie zdarzają się raczej. I często słyszałem, kiedy trzeba było przeskoczyć próg niemożliwości, jak ktoś mówił, hej, cudów nie ma. Tu musi być coś oczywistego. Trudno się do cudów przyzwyczaić, my raczej w cuda nie wierzymy. Albo liczymy na zasadzie, gdy ktoś idzie kupić kupon do totolotka, no i ma nadzieję, że cud się wydarzy, może wygra. Ponoć komuś się udaje. Ale na takim spotkaniu dla nas ogromnym przywilejem jest to, że możemy widzieć cuda tak naprawdę każdego dnia. I o tych cudach chciałbym krótko Państwu opowiedzieć, a później zaprosić do wspólnego doświadczenia ich dzisiaj. No tylko spróbujmy umówić, jakiego rodzaju cudów dzisiaj tutaj oczekujemy. No więc cuda, które my oglądamy każdego dnia, jesteśmy już na naszej trasie misyjnej, 25 dzień, druga tura dwutygodniowa, to już jest naprawdę i gorąco, i dużo za nami. Już w tym roku, a to jest 19 rok, jak idziemy, widzieliśmy naprawdę wiele rzeczy, które osobiście dla ludzi, którzy je przeżyli, powinny cudami się nazywać. Wczoraj byliśmy w Garwolinie. Rzekłbym, gdyby pytano mi zresztą wczoraj, jak oceniam Garwolin, jedno z 24 miast do wczoraj, powiedziałem, że to było jedno z lepszych spotkań. Nie było tam dużej frekwencji, ale jakościowo było niesamowite. I na tą ilość ludzi, która potrzebowała cudu związanego z ich ciałem, uzdrowieniem, zmianą, związaną z chorobą może, problemem. Wydarzało się naprawdę wiele rzeczy. Według mojej oceny większość osób, która potrzebowała wczoraj tego osobistego cudu, przeżyła go. I to było wspaniałe, kiedy mogliśmy od razu usłyszeć. Większość osób mówiła o całkowitym uzdrowieniu. Ktoś mówił o poprawie zdecydowanej. Pewna kobieta powiedziała, że przyszła, bo ja wymieniłem taką dolegliwość jak depresja. I przyszła, żeby zmienić samopoczucie. Powiedziała, że jest znakomita poprawa, zupełnie inaczej się czuje i przy okazji ustąpi ból z kręgosłupa albo z nóg, już nie pamiętam. I tam było kilka takich bardzo konkretnych przypadków, które łatwo nastąpiły i ja myślę, że dla tych ludzi to cud. Być może ktoś, kto siedzi z boku i usłyszy, patrząc, co tam się dzieje na przodzie. Ktoś kładzie ręce na chorych, mówi coś tam w imieniu Jezusa, chory sobie mówi, no już mnie nie boli, nie ma problemu. Dla kogoś może to być jak przedstawienie, ja nie dbam o to, bo my nie mamy z tego żadnych pieniędzy, raczej inwestujemy w to pieniądze, żeby tu być. Więc czy ktoś to wierzy, czy nie, to tak naprawdę trochę szkoda. Ale, że tak powiem, nie rusza mnie to z miejsca za bardzo. Bardzo się cieszę z osób, które coś przeżyją. Zarówno kiedy przeżyją przesłanie, którym się dzielimy, jak i ten Boży dotyk, który dokona cudu w ich zdrowiu. A po co to wszystko? I dlaczego jednak chcielibyśmy, żeby dobra wiadomość została w jakimś mieście, tak jak wczoraj w Garwolinie, poprzednio w 23 innych miejscowościach? Dlatego, że jest taka myśl w Ewangelii. Nie wiem, czy plakaty tutejsze też mają ten tytuł, który mamy w tym roku. Uzdrowienie przez Ewangelię. Otóż w Ewangeliach, z powodu których dziś tutaj jesteśmy, jest napisane, jak to Jezus uzdrowił pewnego człowieka, a potem powiedział do niego, idź i opowiedz, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. Nawet w czasach Jezusa, kiedy działy się naprawdę duże cuda, ja myślę, że to były naprawdę duże cuda, kiedy umarli wychodzili z grobu, kiedy sparaliżowani wychodzili z łoża i nosili je potem, nawet wtedy pewni ludzie, stojąc z boku, powiedzieli, to mistyfikacja. To jakaś podróba, to śmieci, nie będziemy w to wierzyć.
Myślę, że Jezus tak bardzo nie dbał o to, czy w to wierzą, chociaż było mu szkoda, ponieważ chciał, żeby chorzy, uzdrowieni poszli i powiedzieli innym, co Bóg dla nich osobiście uczynił i w ten sposób, żeby uwielbili Boga. Dali znak o tym, że On istnieje, że reaguje, odpowiada na modlitwy, a zwłaszcza potwierdza wspaniałego Zbawiciela, Jezusa Pana, który przyszedł głosić Królestwo Boże. I my dziś mamy dokładnie ten sam cel. Jesteśmy tutaj ze względu na Jezusa. Głosimy Jezusa, opowiadamy o Nim przez pieśni, przez to, co teraz mówię też. Zacząłem o Nim mówić. I ci, którzy zostaną uzdrowieni, dla nas będą osobami szczególnymi, jeśli będą mogli pójść powiedzieć o tym, co Bóg dla nich uczynił. Ale nawet ci z Państwa, nie wiem, czy to będzie większość, czy mniejszość, to już też w tym momencie nie ma znaczenia, którzy niczego dziś nie doświadczą fizycznie, jeśli chodzi o cud. Wielką rzeczą dla mnie będzie, jeśli słowa, które przekazuję, coś dla Was będą oznaczały. Chciałbym, żeby to było może tak. Wczoraj przypomniała mi się pewna historia, którą opowiedziałem właśnie w Garwolinii, na skwerku. Fajne miejsce, trochę za ciasne, ale daliśmy radę. Przypomniała mi się historia, która mówi o tym, jak pewne serce zostało poruszone, nie cudem może fizycznym, chociaż zaraz do nich wrócę, ale samym przesłaniem. Była taka historia, zaprosił mnie ktoś do domu na herbatę, ciastko i pogawędkę. No poszedłem i rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o życiu, o Bogu, Ewangelii. I tam przyszła pewna dziewczyna, taka ładna, młoda kobieta, która opowiedziała o swoim życiu, jak bardzo jest z mojego, że tak powiem, chrześcijańskiego punktu widzenia rozwiązłe, do tego była uzależniona od papierosów, bluźniła, ale powiedziała, że jest wierząca. Powiedziałem do niej, potrzebujesz Jezusa. Jeżeli chcesz, bardzo chętnie będę modlił się z Tobą, żeby Jezus zamieszkał w Twoim życiu. A ona powiedziała do mnie, że ona się często modli i ona nawet czuje Boga. Tak, na początku trochę zbity z tropu, zastanawia się, cóż powiedzieć. Kobieta rozwiązła, ale ona czuje Boga. I wtedy przyszła mi taka myśl w związku z tym, bo stwierdziłem, iż nie mam prawa kwestionować czyjegoś prywatnego świadectwa. Jeśli ona mówi, że go czuje, może go naprawdę czuje. Pomyślałem, faktycznie, spotykam wielu ludzi, którzy mówią, że modlą się do Boga, bez względu na to, jak żyją, jak okropnie żyją. Wiele ludzi czuje Boga, bez względu na to, czy pójdą do kościoła raz w roku, czy nie. Niektórzy pomodlą się, coś czują. I ta dziewczyna tak właśnie powiedziała. I wtedy cieszyłem się po tym, co jej powiedziałem, zaraz to przytoczę, że samo przesłanie może dotknąć się życia człowieka i dokonać cudu, według mnie bym powiedział, ważniejszej kategorii. Powiedziałem jej, wiesz co, może tak jest, ale śmiem twierdzić na podstawie tego, co widzę, że Bóg, z którym rozmawiasz, przychodzi do ciebie, do twoich drzwi i czujesz Go, jak jest blisko. Ale to wielka różnica, gdy czujesz Go blisko u twoich drzwi, a sytuacją, kiedy Go prosisz, aby wszedł do środka i jeszcze więcej, aby stał się właścicielem twojego życia. I gdy jej tak to wytłumaczyłem, że ona czuje Boga, ale interpretuje to jako usprawiedliwienie dla swojego stylu życia, podczas gdy to raczej oznacza, że Jezus kołacze, doprasza się, by Go wpuszczono głębiej. Ona to zrozumiała. I wtedy modliłem się z nią, aby przyjęła Jezusa. Naprawdę, nie na wycieraczkę do swoich drzwi, ale głęboko do serca, na tron jej życia. I to przesłanie coś w niej zmieniło. Ona ze mną się modliła. Miałem okazję jeszcze spotkać ją kilkakrotnie i powiedziała mi nawet o tym, iż z powodu Jezusa w jej życiu nastąpiło wiele ciekawych zmian, a także z powodu Jezusa jej środowisko zareagowało całkiem ciekawie. I drodzy Państwo, my dzisiaj na tym miejscu będziemy chcieli służyć temu miastu, może Państwu,
Tak jak kiedyś Jezus służył ludziom, do których przychodził, ale On nie służył tylko ich ciału. On przede wszystkim przekazał Ewangelię. Tak jak ja mówiłem tej dziewczynie, nic na zewnątrz się nie wydarzyło, ale w jej sercu dokonał się wspaniały cud. Gdy Jezus głosił Królestwo Boże i uzdrawiał, ten Jezus, którego my dziś tu naśladujemy, On przede wszystkim przychodził i mówił, przybliżyło się Królestwo Niebios. Mówił do ludzi, aby poszli za Nim. Ci, którzy Go poprzedzali, mówili, przybliżyło się Królestwo Niebios. Upamiętajcie się. I wszyscy ludzie, którzy zareagowali na Jezusa, takiego, jakim On przyszedł, gdy uwierzyli, poszli za Nim. I myślę, że wszystkie cuda, których dokonał, miały takie zadanie, by pokazać ludziom, choć w małej części, że Jezus jest tym Zbawicielem, na którego świat oczekuje. I oni uzdrowieni lub oglądający uzdrowienia na innych mogli uwierzyć, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata. I chociaż Jezus we własnej osobie czynił ogromne, przynajmniej jak dla mnie, ogromne cuda, i tak wtedy wielu ludzi nie wierzyło w Niego, nie poszło, nawet widząc wskrzeszonych umarłych. I myślę, że dzisiaj może być podobnie. Że mogą być ludzie, którzy zobaczą uzdrowienia i nic to dla nich nie będzie oznaczać. I mogą być tacy, którzy widząc, przekonają się, poczują, że Jezus naprawdę jest, że naprawdę może coś uczynić dla Ciebie. W związku z tym, zanim cokolwiek będziemy czynić, chcę to podkreślić, że celem Jezusa, celem Ewangelii, która została wysłana na świat, z którą my dziś przybywamy, jest to, aby powiedzieć, pójdź za Nim. Alleluja. Dla mnie największym przywilejem w moim życiu nie było to, że widziałem na tych setkach spotkań z uzdrowieniem tyle uzdrowień, że nie sądzę, że jestem w stanie je policzyć. Może 1000, może więcej. Ja nie pamiętam nawet już z tego roku, w tych 24 poprzednich miastach, tych wszystkich uzdrowień. Niektóre mogę wymienić. Ale bym powiedział, że w pewnym sensie my w naszym misyjnym składzie przyzwyczailiśmy się do tych cudów. One nie są dla nas już jakąś szczególną kwestią. To jest rodzaj, jakiś dodatek. Ważny oczywiście, ale tylko dodatek. Najważniejsze dla nas i najbardziej cieszącą rzeczą jest, kiedy widzimy ludzi poruszonych Ewangelią, którzy przekonani o tym, że Bóg może czegoś dokonać, podejmują gdzieś w swoim sercu decyzję, aby iść za Nim. Bo Ewangelia, bo przesłanie jest zawsze to samo. Jezus ciągle, tak jak wczoraj, tak i dziś mówi to samo. Pójdź za Mną. I my dziś w Jego miejsce to poselstwo sprawować chcemy, aby zaprosić Ciebie, pójdź za Jezusem. Nie bądź jak ludzie, których spotykamy często, sam może spotykasz, którzy mówią Tobie, Panie, tyle dróg, która prawdziwa? Żadna poza Jezusem Chrystusem. Panie, tyle religii, nie wiadomo, którą wybrać. Żadną poza drogą, którą jest sam Jezus Pan. To nie chodzi o religię. Oczywiście ważna jest wspólnota chrześcijańska, Kościół, który założył Jezus, ale najistotniejsze dla Ciebie jest dokonać wyboru, żeby iść za Jezusem, pozwolić Jemu, żeby to On dokonał wyboru, gdzie będziesz żył, z kim, jak, w jaki sposób. Około 32 lat temu podjąłem tę decyzję, powiedziałem Jezusowi osobiście, Jezu, oddaję Ci moje życie. To był wspaniały dzień w moim życiu. To nie chodziło wtedy o żadną religię, nie chodziło o Kościół, chociaż zawsze w jakimś byłem. To chodziło o to, że wybrałem Jezusa, pozwoliłem, żeby poprowadził mnie, dokąd On chce, żebym zamieszkał w mieście, do którego On mnie posyła i czynił to, czego zdaję sobie sprawę, że ode mnie oczekuje. To jest piękna rzecz. Gdy się ożeniłem, wybrałem kobietę, co do której miałem przekonanie, że Jezus jest dla niej ważniejszy niż ja. I powiedziałem jej, Jezus jest dla mnie ważniejszy niż Ty.
Ale tylko dlatego możemy mieć gwarancję jutra. Ci, którzy żyją inaczej, tak często się rozchodzą. Wspaniałą rzeczą jest pójść za Jezusem i oglądać własne dzieci. Mam dwóch synów. To jest wspaniałym przywilejem dla mnie móc widzieć ich, jak modlą się do Jezusa i Go wielbią. To jest wspaniałe, jak mogę słyszeć od moich chłopców, którzy wracają ze szkoły, mówią: tata, inni tak bluźnią. Pytają się mnie, czemu ja nie bluźnię. I kiedy na przykład któryś syn mój tłumaczy, ponieważ Jezusowi się to nie podoba. To jest szczęśliwy dla mnie czas, kiedy mogę widzieć Jezusa w moim życiu, w mojej żonie, w moich dzieciach, w moich przyjaciołach, ludziach, w kościele, w którym jestem. Dla mnie wielkim przywilejem jest też widzieć, jak Jezus wchodzi do serca i życia ludzi, z którymi mogę modlić się w różnych miejscach. Także prawdopodobnie w tym miejscu, jeśli są chorzy i potrzebujący, jakieś cuda mogą się dziś wydarzyć. Oby wiele. Ale nie to jest naszą najważniejszą misją. Ale ten, który uzdrawia, jest tutaj najistotniejszy. I chciałbym, jeśli pozwolisz, na koniec mojego przesłania dla Ciebie, zaprosić Jezusa tutaj tak oficjalnie na to miejsce, do Puław, prosząc Go, żeby szczególnie wstąpił do Twojego serca, jeśli jeszcze Go tam nie ma. Gdy będę się o to modlił do Jezusa, a Ty chcesz, by to się wydarzyło w Tobie, podnieś swoją rękę. Pozwól w ten sposób Jezus wypełnić Ciebie. Okej? Okay? I oto będzie teraz ta modlitwa, jeśli się zgadzasz ze mną. Podnieś rękę na chwilę, ja się krótko pomodlę i idziemy dalej. Halleluja! Jezu, dziękuję Ci za to miasto, za ten czas i za tą chwilę. Dziękuję Ci, że jesteś i zapraszam Ciebie oficjalnie dzisiaj tutaj. Do każdego serca, które dało się przekonać, by otworzyć się na Ciebie. I gdziekolwiek Ciebie nie ma tutaj, w tym miejscu, to ja zapraszam Ciebie, abyś przyszedł jako Pan i Król, aby rządzić, aby zbawiać, aby wypełnić każde serce, każdą duszę, gotową teraz, otwierającą się teraz na Ciebie, na Twoje zbawienie, na Twoje panowanie. Alleluja. Przyjdź, stąp i rządź jako Król. Jako Pan i Właściciel tego serca, które się na to zgodziło. Amen. Alleluja. Kilka rąk.